Słuchajcie, jesteśmy tu, dojechaliśmy tu po naprawdę takich bojach, że myślę, że Michał Goczał to byłby ze mnie i z nas dzisiaj dumny. Wymienialiśmy drążek kierowniczy, to jest naprawdę ultra trudne na odcinku. Co jeszcze? Potem lepiliśmy chłodnicę plasteliną. Co jeszcze robiliśmy? Robiliśmy same cuda w tym samochodzie dzisiaj. No, dzisiaj nie było jakoś tak... Pierwszy raz pięknie pojechaliśmy. Ja tylko żałuję, że to nie Kenia albo Dakar, bo no, tak to te 52 minuty można by było coś z nimi zrobić, a w tej chwili no jest to duża strata. Przygód było co niemiara. Faktycznie, no jeżeli szukamy pozytywów, to ten pierwszy odcinek był super. Drugi odcinek nie wynikał błąd z nadmiernego tempa, gdzie się też jechaliśmy bardzo fajnym rytmem. Tak. Po prostu nie zauważyłem na zapoznaniu kamienia dużego, który zlewał się dość z poboczem w takiej wąskiej sekcji i centralnie uderzyłem w niego, planując tam wjechać, bo go nie zauważyłem. Odbiło nas, uderzyliśmy też w drzewo już małą prędkością. W pierwszym momencie uderzenie było też tak duże, ja próbowałem cofać, że myśleliśmy, że nic z tego nie będzie. To jest szybka refleksja, że może będziemy próbować naprawiać. No oczywiście tutaj... Długa dojazdówka była, więc stwierdziłem, że możemy próbować. 90% pracy Szymona, 10% moich, bo podawałem klucze, zabezpieczałem, żeby nie wjechał u nas nikt. Zabezpieczałem koła, żeby auto nie spadło z podnośnika. I jeszcze ci trzymałem ten drążek przez moment. Nawet no, ostatecznie... To było trudne go spasować, samemu nie dał rady. Udało się, dojechaliśmy na serwis. Chłopaki też mieli trudne zadanie, ponieważ tamten przód samochodu dość mocno skrzywił się i nie byliśmy w stanie... No, spasować tych nowych części. Tych elementów, przez co też wyjechaliśmy trochę później. Druga pętla też pod kątem pogody, różnych elementów, inna dla nas setupu, no bo rozwaliłem amortyzator, który był z kompletu amortyzatorów, na który testowaliśmy przed tym rajdem, więc mieliśmy taki hybrydowy miks różnych ustawień. Mam nadzieję, że już jutro powrócimy do ustawień, które dadzą mi trochę więcej pewności i że wrócimy do naszego rytmu, ponieważ od początku tego rajdu pokazujemy, że argumenty prędkości są. No ta prawie godzinka straty do Calero Valverde tego nie pokazuje, ale trzymajcie kciuki, bo jeszcze przed nami dwa dni.